Do konkursu ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe przystąpiły trzy panie. Jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych związanych z odpowiednimi przepisami prawnymi ministra zdrowia w zakresie przygotowania zawodowego. Spośród właśnie dwóch kandydatek, pani doktor Wioletta Adamczyk-Nowak uzyskała pełną rekomendację komisji. Również akceptację po komisji ze strony pani starosty. W ślad za tym, zgodnie z obowiązującym prawem, został złożony wniosek do świętokrzyskiego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i na początku grudnia otrzymaliśmy zgodę dotyczącą akceptacji. Dla większości pracowników stacji sanepidu w Ostrowcu pani nowa dyrektor nie musiała być aż tak mocno przedstawiona ze względu na to, że przez dwie kadencje w latach 2005-2015 taką funkcję już pełniła, więc no takie zasadnicze zapoznanie było z tą częścią załogi, która pracę podjęła właśnie podczas tej okresowej przerwy pani dyrektor w pełnieniu tej funkcji.